witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Słuchajcie, przed wami trzeci odcinek kariera od początku do końca na kanale Dark Owen. No i tak jak pamiętacie, jesteśmy przed wyścigiem 58-okrążeniowym. No także już nie mogę się doczekać, słuchajcie, zaczynamy. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, a my już w tej chwili zaczynamy wyścig, słuchajcie, do Grand Prix Australii. No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at Albert Park, home of the Australian Grand Prix since 1996. And home to round one of this year's Formula One World Championship. Just south of Melbourne's downtown business centre is the one and only Albert Park circuit. 3.3 miles of public roads, closed for the weekend of course, make for a bumpy circuit with little undulation. There are 16 corners around the lake and a couple of good passing opportunities here as well, thanks in part to the DRS zones into turns 1, 3 and 13. Can Mercedes start with victory in their bid to win a seventh consecutive constructors' title? Could Ferrari or Red Bull establish an advantage early on? And with 22 cars on the grid, how quickly can the new team find their footing? Well, it's great to be back, Anthony Davidson. We've got a lot to talk about this year. That's right, Crofty. It felt like a long winter, but it's good to finally be back. I have to think the usual suspects will battle it out at the front, but there are always going to be some teething problems early on in the season, so whoever can keep on top of their issues will have the advantage today. As I mentioned earlier, we're up to 11 teams this season, with a new entry run by, well, of all things, an owner-driver. That's something we haven't seen in this sport since Hector Rabac over four decades ago. So how are they looking so far? It's hard to imagine how a small operation like that could survive in the ruthless world of Formula One. And yet, here they are, first ever race, looking surprisingly strong. But there are no points for qualifying. Let's see how they fare in the Grand Prix proper. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Albon, Charles Leclerc and Ricciardo, Vettel, Stroll, Norris and Bird. Kwiat, jesteśmy na dziesiątce. Esteban Ocon and Gasly, Sainz, Raikkonen, Kevin Magnussen and Antonio Giovinazzi. Russell, Grosjean, Correa and Nicholas Latifi. I 21. It's almost time for lights out, so let's go. Dobra, także 10. i przedostatnie miejsce startowe, słuchajcie, dla ekipy Dark Owen Racing Team. No i zobaczymy, co tutaj będziemy mogli pokazać. Strategia wyścigowa, tak jak widzicie, softy, medy, tak aby była przewidziana. No i oczywiście chyba z niej skorzystamy. Dobrze, 59. Na 59 zostawimy, troszeczkę się przyda do walki tego paliwa. No dobra, zaczynamy w takim razie wyścig do Grand Prix Australii. Zaczynamy w takim razie wyścig. No, wcisnęliśmy się tutaj jakoś w miarę na to dziewiąte pole. No, ucieka nam Vettel. Dobra, na razie się trzymamy, za nami Perez, bardzo blisko. Tutaj oczywiście będziemy musieli robić wszystko, żeby
jak najdłużej wytrzymać na tych oponach. No nie ma jeszcze DRS-u. Będzie trzeba troszeczkę na to poczekać. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Dobra, już zaczynamy obronę tutaj. No, zaczyna nam tutaj troszeczkę ta stawka z przodu uciekać. No, troszeczkę nam tutaj Perez przeszkodził i jak widzicie, naprawdę już mamy troszeczkę kłopot, żeby dogonić tą stawkę z przodu. DRS is now enabled. No, ale i tak, słuchajcie, naprawdę to, że jesteśmy na 9 w tej chwili pozycji, to i tak jest naprawdę niezłe miejsce jak na pierwszy Grand Prix sezonu pierwszego kariery od początku do końca. No, 1,3 do Vettela cały czas. No, czasami się zbliżamy, czasami nam ucieka. No teraz będziemy się tutaj musieli bronić. No i pierwsze ostrzeżenie niestety złapaliśmy przez to. Duża strata już tutaj do Vettela. Mimo że tam jest gęsto, no my nie powinniśmy mieć kłopotu z dogonieniem tutaj stawki. Też tutaj już blisko byliśmy prawie zmuszeni przez Pereza znowu do popełnienia błędu. No, potrzebujemy tego oddechu. Próbujemy gonić tych kierowców, których mamy z przodu. Gap to car in front is 1.7 seconds. No tutaj było naprawdę niebezpiecznie. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Znowu jest próba ataku. No niestety, ale tracimy, po prostu tracimy przez tą walkę zupełnie niepotrzebnie na tą walkę z Perezem.
No, miejmy nadzieję, że on w końcu odpuści. Dobra, na razie. Na razie się bronimy, ale naprawdę już przepaść jest między nami a Vettelem. The gap to the car ahead is 2.6 seconds. No, nie trzymają nam już te opony. Zaczynamy troszeczkę tempa tracić. Już tutaj na 3 sekundy odjechała nam stawka z przodu. Szkoda, że Norris nie może się zbliżyć do Pereza i go szczypać, bo wtedy on nam by troszeczkę odpuścił. No ale widać, że jak tylko Perez dostanie DRS-a, to zaczyna zbliżać się do nas tutaj. No, zdecydowane problemy na tym przedostatnim zakręcie. Gap to teammate behind is 6.2 seconds. Zachwiało mnie tutaj troszeczkę na tym wylocie. Mam za duży, można powiedzieć, przełom w biegach, bo tam dwójeczka została wciśnięta. Spokojnie mogliśmy to zrobić. No i drugie ostrzeżenie. Już kolejne skończy się karą. To jest sporo okrążeń, więc trzeba naprawdę mocno uważać na te liczne ostrzeżenia. Już 3 sekundy, zobaczcie, tracimy do Vettela. Okay, focus. We need to stay on form. No, mamy szansę troszeczkę uciec teraz Perezowi. No już słuchajcie, czuję naprawdę te opony, że one zaczynają szaleć. Dobra, widać, że mamy lepsze tempo od Norrisa.
Let's use overtake and burn some of this energy. No teraz troszeczkę błąd. No, naprawdę było już tutaj gorąco. Zaczynamy na tych oponach jeździć jak po lodzie. A jeszcze musimy wytrzymać, to jest 9 okrążenie. Okay, gap ahead is 3.5 seconds. Okay, clear. Coś tam się wydarzyło. You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths per lap. Some information on Ocon, they are out of the race. VSC deployed, the virtual safety car has been deployed. No, we need mamy to keep delta. A positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. No, troszkę zyskaliśmy, o dziwo, na tym wirtualnym safety carze. I troszeczkę do Vettela, i troszeczkę odsunęliśmy się od Norrisa. Is 1.8 seconds. No, nie patrzę na czas, bo tutaj naprawdę było niebezpiecznie przez chwilę. No, niestety troszeczkę wybił z rytmu ten safety car. Fuel is looking really good. You're managing it well. No, trzymamy poziom, słuchajcie, 9 miejsca w tej chwili. I tak uważam, że jak na pierwsze Grand Prix jest całkiem nieźle. Nie mamy praktycznie nic w tym samochodzie, oprócz silnika. Dobrze by było utrzymać taką pozycję oczywiście. Tire condition is still looking good. Nie no, słuchajcie, same pochwały od Jeffa
i za zarządzanie paliwem i teraz jeszcze za opony. Aczkolwiek czuję, że te opony już naprawdę zaczynają powoli tracić swoje walory. Coś Vettel stracił tempo, zaczynamy się zbliżać, już poniżej 3 sekund mamy do niego, aczkolwiek tu jest takie miejsce, gdzie faktycznie jakoś nie potrafimy jeszcze dobrze wejść. Gap to car in front is 2.8 seconds. No, pojawia się jakieś kółeczko tutaj nadziei, że będziemy w stanie dogonić Vettela, aczkolwiek naprawdę duże kłopoty mamy tutaj na tej szykanie, na tym zakręcie, no może nie szykanie, ale na tym zakręcie dosyć szybkim. 13 okrążenie, także już nawet boję się patrzeć, jak te opony wyglądają, bo one się na pewno zbliżają już do 50%. Duży błąd teraz. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. No, ciekawy jestem, bo tutaj Bottas zdobył fastest lapa. Teraz info, że on właśnie wyjechał. Widać, że zmienił na softy. No teraz też jest trochę okazja, bo Bottas będzie walczył z Bottasem, także jest szansa, żeby tutaj troszeczkę dojść i to akurat dla Bottasa nie jest dobrze, że on wyjechał i od razu, no po pierwsze ma dosyć ciężkiego kierowcę, także mimo sporej przewagi będzie miał trudności tutaj, żeby wyprzedzać. No, Vettel się zdecydował zjechać. No, nas chyba wciągnął na następnym okrążeniu. Z tego co pamiętam. Już naprawdę troszeczkę kłopotów mamy. No, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie się oddalać troszeczkę od Norrisa. Bottas też, kolejny kierowca, który będzie troszeczkę tutaj stopował, czyli Ricardo.
teraz trochę straciliśmy. Już przecież były 3 sekundy do Norrisa tutaj. Wow, teraz w ogóle nie mogliśmy dohamować. No, spore trudności. Box, box. We're coming in this lap. Dobra, mam nadzieję, że to była dobra decyzja. Że ja dotrwam do końca tego kółka. No, ale ładny stint, naprawdę 16 okrążeń, słuchajcie, na zużytych softach, bo przecież dostaliśmy zużyty komplet tutaj na start. No, w tej chwili 6 pozycja, ale oczywiście to się wszystko pozmienia. Zobaczymy tylko, czy tak długie pozostanie na torze nie wpłynie na naszą pozycję wyjazdową z boksu. Dobra, pierwszy zjazd, słuchajcie. Bierzemy softy, oczywiście na ten drugi stint tutaj, no już zobaczcie, naprawdę sporo straciliśmy pozycji. Dobra, 2-1, naprawdę błyskawiczna zmiana opon. No, wyjechaliśmy za Vettelem, co prawda on jest na medach. No, troszeczkę nierozgrzane te opony. Dobra, i my musimy to zrobić. Po pierwsze powinniśmy wyprzedzić Vettela. Wykorzystać to, że on jest na tych medach. Oczywiście on będzie miał teraz dłuższy przejazd od nas, no ale jeżeli zbudujemy w miarę dobrą przewagę, to jesteśmy w stanie go w końcówce tutaj troszeczkę podhaczyć. No, trwa jakaś walka tutaj przed nami. No, jakiegoś powera Norris dostał, normalnie zbliża się do nas w błyskawicznym tempie, tutaj sporo zjazdów, dzięki temu, bo przecież Vettel się trzymał za Williamsem i dzięki temu troszeczkę podgoniliśmy do niego. Ależ blisko Vettela. Pół sekundy. No, troszeczkę skopsane to wyjście.
Dobra. Udało się wyprzedzić. Dobra, przed nami Ricardo. Dużo mniejsza strata do niego niż mieliśmy na tym poprzednim stincie i naprawdę zaczynamy się zbliżać. Dobra. Vettel już tutaj nie jest w DRS-ie. No, powiem szczerze, że też myślałem o takiej strategii jak ma Vettel, czyli żeby właśnie zastosować medy po środku i w końcówce po prostu założyć softy. No, on w tej końcówce może być szybki. To wszyscy jadą na softach, więc ciekawy jestem, czemu takie pohamowanie nagle, bo tutaj Leclerc też blisko. Our gap to the car in front is 2.7 seconds. No tutaj musiałem się ratować, żeby nie dostać kary. Dobra. 21 okrążenie. No, uciekliśmy Vettelowi na 3 sekundy, aczkolwiek Vettel też już stracił pozycję na rzecz Norrisa. No, ale od Norrisa na razie bezpiecznie, około 3 sekund. Już jesteśmy blisko tutaj Ricardo. I niestety duże błędy popełniane w szykanie. Jeszcze ten bolid, słuchajcie, nie jest stabilny, to jest ciekawe. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej to będzie na tych medach wyglądało. No, już się udało zejść poniżej 2 sekund do Ricardo. Troszeczkę stopowany jest przez to Ferrari. No o dziwo, słuchajcie, naprawdę Ferrarka go tam stopuje ostro. Dobra, ślizgamy się troszeczkę na tych softach.
No cały czas 2 sekundy, coś tam gęsto zaczyna się robić z przodu. We're leading our teammate by 27.0 seconds. No, bliziutko, 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 Ricardo. No, walczą tutaj z Leclerciem. My oczywiście na tym troszeczkę korzystamy, aczkolwiek nie do końca, bo Norris też widać, że nie odpuszcza chłopaczyna. Zaczyna się tu zbliżać do nas. Oj, przydałby się teraz DRS-ik, żeby troszeczkę się podciągnąć i uciec Norrisowi. Są miejsca, gdzie się naprawdę fajnie zbliżamy, a są takie, gdzie niestety, ale mamy trudności. Normalnie Leclerc ma tempo, jakby był na medach, a nie jest. No, blisko, blisko tej sekundy. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. 25. okrążenie. Na razie 8. pozycja. No, mamy poniżej sekundy, także czekamy z utęsknieniem na DRS. I go mamy. Catching the car ahead by around 5/10 a lap. No, bliziutko, bliziutko jesteśmy, Ricardo.
Dobra, może lepiej zachować trochę tej baterii. Ale nam tutaj zwiał na tej szykanie. No, Ricardo też ma DRS. Także to wcale nie będzie takie proste zbliżyć się do niego. No, zaczynamy popełniać błędy, jadąc za nim. No i zobaczymy. Słuchajcie, 27 okrążenie w tym momencie. No, bliziutko jego jesteśmy, ale nie jesteśmy w stanie go wyprzedzić. To jest problem. To już nie są niestety, słuchajcie, opony do wyprzedzania. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. No, zaczynamy 29 kółko. Gap to teammate behind is 38.4 seconds. Ale to i tak, słuchajcie, jest bardzo dobra pozycja. Jakby się udało to utrzymać do końca, to naprawdę wielki sukces, jak na pierwszy Grand Prix pierwszego sezonu. No i troszeczkę nam odjechali rywale. Battery charge is high. No, już Norris tutaj naprawdę blisko jest.
No, zwiał nam Ricardo, zobaczcie, na 1,6. No, zbliżamy się już do 50%. Wow, 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 wow! Ależ wyprowadzone z poślizgu. No, trzeba troszeczkę spokojniej teraz, bo nie przetrwamy do zmiany opon. Coś Ricardo tutaj niepewnie jedzie. Czyżby stracił DRS? Tak, słuchajcie, nie ma DRS-a. No, tylko szkoda, że tutaj... Nie, nie damy rady jeszcze na tym kółku. No, zaczyna nam Ricardo przeszkadzać. No, troszeczkę nam odjechał na tyle, że teraz naprawdę ciężko tutaj byłoby zaatakować. Push now. We're boxing this lap. Jeszcze za darmo DRS-a mamy naprawdę coś ciekawego. To the car ahead is 8.4 seconds.
Bottas is leading the race. Dobra, zjeżdżamy, nie ma co. Już naprawdę jeszcze myślałem, że zrobimy jeszcze jedno okrążenie. No też 2 i 1, naprawdę dzisiaj ekipa jest w boksie po prostu prima sort. No, nie udało się podciąć, ale to jest przez ten mój błąd na wjeździe do pit lane'u. No, ale zobaczymy, bo my na tych medach powinniśmy mieć w miarę przyzwoite tempo. Trzeba tylko pamiętać, że to są opony, na których jedziemy do końca. I trzeba będzie je troszeczkę tutaj zaoszczędzić. No, nie tylko Vettel miał taką strategię, żeby medy założyć w środku wyścigu. Ktoś tutaj stopuje. No to też ładnie przejechał na tej mieszance. Gasly stopuje tutaj. No, Gasly jeszcze nie zjeżdża. Dobra, jest okazja. Good job.
No, trzeba będzie powtórzyć ten manewr. To oczywiście wszystko zależy od wyjścia teraz. Dobra, udał się ten manewr. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Jeszcze 20 okrążeń na tych medach musimy zrobić. O nie, problem techniczny wystąpił przed chwilą. Kierownica mi się tu przesunęła ostro. To już drugi kierowca odpada. Dobra, mamy 2,4 nad Leclerciem. Oczywiście tutaj nie spoglądam na przód, bo naprawdę i tak, słuchajcie, w tej chwili lokata szósta dla zespołu Dark Owen Racing Team w pierwszym Grand Prix kariery od początku do końca. Naprawdę jest super wyczynem. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. No, powiem szczerze, że naprawdę w miarę, słuchajcie, na tych medach się jedzie. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej.
Oczywiście zobaczymy, jak one będą się później zachowywać. Dobra, tu gdzie można wykorzystać tą bateryjkę, to trzeba. No, ciekawy jestem, który Vettel dojedzie, bo Vettel jest tutaj przykładem tej drugiej strategii, czyli softy, medy, softy. No Bottas tutaj cały czas szaleje z tymi czasami. Gap to car in front is 13.7 seconds. No cały czas się staramy. Zobaczcie, 3 sekundy już prawie Leclerc od nas. Także to jest dobry prognostyk na ten sezon. No mam nadzieję, że oczywiście tam zespół będzie się starał coś wprowadzać, bo na razie naprawdę jedziemy, można powiedzieć, gołym samochodem. Tylko silnik tutaj tak naprawdę coś reprezentuje w tej chwili. Natomiast reszta w trybie takim bardzo, bardzo mocno początkowym. Tak, to jest miejsce, gdzie po prostu bez baterii nie da się jechać. Bo od razu na tyle tracimy prędkość, że nie możemy praktycznie dobić do tego najwyższego biegu. Troszeczkę wcześniej muszę wbijać te biegi. Już troszeczkę te opony czują asfalt. No 3,5 sekundy, słuchajcie, Leclerc.
No, 44 okrążenie w tej chwili. No już troszeczkę tak jakbyśmy słabli na tych gumach. Też już staram się tak ostro nie szarżować, żeby faktycznie dojechać na tych oponach. No trzeba też będzie powoli zaczynać myśleć tutaj o oszczędzaniu tej mieszanki. Zrobimy sobie jedno takie bardziej oszczędne kółko. No ale za to słuchajcie, na tych medach ten zakręt bez żadnego problemu da się pokonać, ależ tutaj błąd. Mogło się to skończyć wizytą w ścianie. No za wcześnie pochwaliłem te medy. No, troszeczkę straciliśmy tej przewagi. The gap to the car ahead is 14.3 seconds. Dobra, 46 okrążenie, także jeszcze, słuchajcie, ale już jesteśmy naprawdę bardzo blisko mety. Nie, już taki można powiedzieć końcowy stint na softach w normalnych przypadkach. Także już naprawdę bardzo blisko. No, raz się udaje zaoszczędzić trochę tego paliwa, raz gorzej, no zobaczymy. Zobaczymy, ale na razie nie mamy takiej konieczności oszczędzania. Jest to, można powiedzieć, na takim znacznym poziomie. Ależ tutaj teraz... no, naprawdę niebezpiecznie.
No, ale słuchajcie, nie tylko my mamy kłopoty, bo to widać po tych czasach, że my się naprawdę czasami zbliżamy po prostu do pewnego momentu. Nawet do Verstappena jesteśmy w stanie się zbliżyć tutaj. No, duże kłopoty tutaj na tym pierwszym zakręcie. To już niestety sugeruje, że no, opony naprawdę trzeba szanować. Our gap to the car in front is 15.7 seconds. No, zjechała ta przewaga nad Leclerciem. Trzeba naprawdę tutaj mocno się skupić na końcówce, bo żebyśmy nie musieli walczyć. No, sprawa jest, słuchajcie, bardzo prosta i oczywista. Jeżeli nie popełniamy błędów, to oczywiście robimy dobre kółeczka. Natomiast jak te błędy się pojawiają, no to niestety zaczyna nam tutaj kolega Leclerc z tyłu dojeżdżać. Dobra, jeszcze zastosujemy jeden patent. No, coś zaczął przyspieszać, albo my po prostu straciliśmy tempo. No, a Bottas cały czas, zobaczcie, fastest lap kolejny. No już się teraz udało troszeczkę uciec znowu Leclercowi. 50. okrążenie. No, ewidentnie ten tor leży Bottasowi. Cały czas, zobaczcie, na każdym okrążeniu praktycznie robi fastest lapa. No, my tutaj już znowu podwyższyliśmy tą przewagę nad Leclerciem do ponad 6 sekund.
No, my powinniśmy mieć generalnie lepszy stan opon. Dlatego, że zjechaliśmy troszeczkę później, tam chyba jedno okrążenie później, jeżeli chodzi o Leclerca i Ricardo. No, mamy już tutaj jakiegoś dubla, także tempo nie jest najgorsze, skoro będziemy dublować kierowców. Tak, toż to Williams. Chyba. No, to akurat tylko może nam pomóc. Jakieś tam roszady chyba były, coś walczą chyba ze sobą. Tak, oni są bardzo blisko siebie. No, my na tym tylko zyskujemy, bo zobaczcie, ile stracił od razu Leclerc. No, błąd tutaj na wyjściu. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Dobrze, dobrze, dzięki Jeff. Naprawdę potwierdzenie, że jesteśmy w stanie zarządzać tymi oponami w miarę przyzwoicie. To jest zresztą naprawdę też i sporo odzyskaliśmy do Strola, bo on miał ponad 16 sekund przewagi. Zmalało to w tej chwili do 13, już poniżej 14. Okay, gap ahead is 13.8. Coś tam się stało z Leclerciem chyba, bo w tej chwili Ricardo i Norris za plecami. No, czyżby Stroll miał jakieś kłopoty, bo... Odzyskujemy naprawdę do niego sporo czasu. O, Ricardo tutaj też nie ma najgorszego tempa. We have 5 laps of fuel remaining. Oczywiście ci dublowani kierowcy, oni też troszeczkę czasami pomagają, jeżeli chodzi o przepuszczanie, bo mogą troszeczkę zestopować nam osoby, które są z tyłu. No a my oczywiście możemy to wykorzystać. Zresztą możliwe, że to dublowanie kierowców, może mu tam ktoś przeszkodził. No, my już jesteśmy bardzo blisko Latifiego, ale jak widać nie odpuszcza na razie. Front is 13.5 seconds. Dobra, w miarę przyzwoicie to zrobił, naprawdę nie ma co narzekać.
54 kółeczko, także już naprawdę, słuchajcie, jesteśmy na końcówce tego wyścigu. Zmieniła się pogoda, nie wiem czy zauważyliście, że naprawdę zachmurzenie po prostu, więc ten tor też troszeczkę inaczej się zachowuje w tej chwili. Ale się zaczynam, słuchajcie, martwić, bo Ricardo naprawdę, zobaczcie, jak on szybko odrobił po prostu. Ależ ma tempo w końcówce. Albo to my się coś tutaj słabiutko zaczęliśmy prowadzić, bo teraz tam troszeczkę mocniej przycisnąłem i od razu jest 3,6, aż było 3,3, 3,2. Dobra, mamy kolejnego dublowanego kierowcę. Ja jeszcze nie widzę, kto to jest, chyba Haas. Dobra, toż to Grosjean z Haasa. I troszeczkę tam gęścina się robi z przodu. Dobra, zobaczmy jak te opony. No, 40, też zbliżałem się do 50. No, ale da się to zrobić, także naprawdę strategia optymalna. Softy, softy, medy. Szósta pozycja, jeżeli dowieziemy, to oczywiście jeszcze trzy kółka, więc tutaj naprawdę jeszcze wiele się może wydarzyć. Dla Dark Owen Racing Team, słuchajcie, kariera od początku do końca, odcinek z wyścigiem, także trzeci odcineczek z tej serii na kanale Dark Owen. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Face'a. To jest dobry moment, naprawdę dobry moment. Słuchajcie, tempo utrzymane. Zobaczcie, ile jeszcze do Strolla tutaj byliśmy w stanie odrobić. Także gdyby ten początek troszeczkę lepiej poszedł, bardziej systematyczne kółka na początku, no to naprawdę tutaj nie byłoby żadnego kłopotu, żeby osiągnąć cel. Nie wiem, czy oni przypadkiem nie oszczędzają, słuchajcie, paliwa, bo to też tak może być. No, my gdzieś tam staramy się tym zarządzać cały czas na bieżąco, ale kto wie, może boty są tak ustawione, że do pewnego momentu mają cisnąć, a później po prostu mają oszczędzać to paliwo. Jejku, Ricardo poniżej 3 sekund. No, żeby nie było tutaj jakichś numerów na końcu. Oj, i jest nasz kolega z zespołu, no niestety. No ale słuchajcie, jedzie na 17 pozycji, to naprawdę też niezły wynik jak na niego. No aczkolwiek, no zobaczcie, jeżeli my musimy dublować swojego kierowcę z zespołu, no to chyba nie jest wszystko w porządku. Nie tak powinno być. No i słuchajcie, zaczynamy. Ostatnie kółko.
58. okrążenie pierwszego Grand Prix kariery od początku do końca. No, nie żartuj, że mi się paliwo skończyło. No, na oparach, bo na oparach, ale powinniśmy dojechać. Jeszcze Bottas tutaj dowalił na koniec poniżej minuta 24. No naprawdę, Ricardo blisko, Perez blisko. No. Our gap to the car in front is 14.1 seconds. Tutaj oczywiście jeszcze jest naprawdę sporo pracy, bo on w tej chwili jedzie, ale nie tak do końca jakbyśmy chcieli. No, zobaczmy na te opony. Nie, no spokojnie, nawet nie doszły do 50. Tutaj tylko ta lewa, z którą od samego początku mamy jakieś kłopoty, czy w sesji treningowej, czy w kwalifikacyjnej. No i się udało, słuchajcie, szósta pozycja. Naprawdę. Dark Owen Racing Team. Sergio Perez został kierowcą dnia, proszę bardzo. No. Za to już my nie decydujemy. What do you think it was, Ants, that gave them the edge over the competition today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. No, proszę bardzo, Bottas jako pierwszy, Hamilton drugi, Albon trzeci. No, a my tutaj na pozycji szóstej, zaraz zobaczymy, na jakiej pozycji dojechał nasz kolega z zespołu. Jak go tutaj dublowaliśmy, no to był na 17 pozycji. Zobaczymy, czy to się udało. Wow, 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 jakaż tutaj premia, słuchajcie, naprawdę mega, mega, mega shot. Mega shot tutaj naprawdę. Let's see what effect this result has had on the driver's standings. After today's performance, Valtteri Bottas secures the championship lead. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. Mercedes move to the top of the table. It's been an absolute... Dobra, zobaczmy jak to wygląda. No, jest wywiadzik. Wspaniała jazda! No pewnie, że wspaniała jazda. Udało ci się dzisiaj wystrzelić w górę tabeli. Jak oceniasz ten wyścig? Zobaczmy. Nie miałem z nim żadnych problemów. Było świetnie. Samochód jechał jak przyklejony. Niech będzie. Jednostka napędowa. Masz pełną kontrolę nad maszyną. Twój zespół musi być zachwycony. Wspaniale jest mieć takie wsparcie podczas wyścigu, to wszystko dla kibiców, zawsze staram się dobrze, bez wspaniałego zespołu nie osiągnąłbym tego wszystkiego. No, no jakiś taki szybciutki ten wywiadzik, ale najważniejsze, słuchajcie, że tam nikt nie zauważył, że mieliśmy lekkie otarcie. No, tutaj zobaczymy jak to wpłynie. Łączna premia do uznania, no troszeczkę tutaj nam się przybyło. No i to co najważniejsze, słuchajcie, czyli mamy tutaj troszeczkę funduszy nazbieranych po wyścigu w Australii. No i oczywiście przechodzimy, słuchajcie, do naszej siedziby zespołu.
No, kolejna runda przed nami, także mam nadzieję, słuchajcie, że odcineczek wam się podobał, że 100% wyścig to jest właśnie to, co byście chcieli oglądać. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was na kolejny odcinek z kariery od początku do końca na kanale Dark Owen. Mam nadzieję, że no tutaj zobaczcie, kolejny Grand Prix, czyli Bahrain, jeszcze raz Bahrain, słuchajcie, to jest właśnie to Grand Prix, na które będziemy teraz czekać, no i zobaczymy, co tutaj osiągniemy. Także dziękuję wam bardzo za udział w wyścigu, w kwalifikacjach, no i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!